W tym filmie stworzymy sobie komendę, dzięki której będziemy mogli otrzymać szczegółowe informacje na temat serwera, czyli nazwę, właściciela, region, liczbę członków i czas AFK. A więc przejdźmy do wizuala. Stwórzmy więc nowy plik w komendach o nazwie server-info.js i dajmy module exports i tutaj sobie wrzućmy data new/command-builder. Wybieramy to, automatycznie importujemy. Następnie .setName. I tutaj dajemy sobie server info. Następnie damy sobie jakiś prosty opis, czyli wyświetla informacje o serwerze. Ok, no i teraz dodajemy sobie tutaj przecinek, naszą metodę AsyncExecute. Czyli AsyncExecute interaction, dodajemy klamry, określamy sobie to interaction i będzie to interaction z Discord.js. Ok, a więc teraz określmy sobie naszą gildię. Musimy sobie pobrać nasz serwer, z którego została wykonana interakcja. Czyli robimy const guild równa się interaction guild i następnie stworzymy sobie różne parametry, które nam daje właśnie takie guild, czyli const równa się guild. No i co tutaj otrzymujemy? Na pewno mamy name, czyli nazwę gildii, afk timeout, czyli ten czas afku, preferred locale, czyli ten naszą tą strefę, ten region serwera i member count. Jest jeszcze opcja pobrania sobie naszego ownera, czyli tego właściciela i to sobie zrobimy przy użyciu tej osobnej tutaj osobnego consta, czyli owner równa się await guild fetch owner. Ok, no i teraz tworzymy sobie nasz embed, równa się new embed builder, dajmy sobie set title, będzie to na przykład, dajmy daszki, informacje serwera name, czyli tam nazwa serwera. Następnie dajmy sobie opis, tutaj dajmy sobie enter, dajmy takie pole tekstowe. No i ja tutaj stworzyłem takie trochę inne pole tekstowe, takie tutaj ciemne jakby i żeby to zrobić po prostu piszemy trzy takie te, potem musimy sobie to również zakończyć i tu w środku piszemy tekst. Tutaj ja sobie dałem jeszcze takie emoji przed tymi jakby przed tym, także mogę sobie to skopiować, wkleić tu i będzie tutaj nazwa, dwukropek, spacja i tutaj po prostu dajemy name, czyli pierwsza nazwa serwera. Następnie dajmy tutaj plusik, trzy takie te znowu, sobie znowu skopiuję emoji, będzie to emoji takiej osoby. Te wszystkie emotki będziecie mieli również do skopiowania w opisie, także zajrzyjcie do opisu i tam one powinny się znaleźć. Właściciel, dwukropek i to będzie, słuchajcie, owner, user, username, ok. Następnie będzie to emoji regionu, czyli kopiujemy to, region, jeszcze te trzy takie daszki, region i będzie tutaj preferred locale. Następnie będzie to emoji takich tutaj jakby stóp, członkowie i będzie to member count, czyli ilość członków. No i ostatnie będzie emoji takiego czasu i będzie to po prostu czas AFK. I tutaj ten czas AFK też będziemy musieli sobie trochę podmienić, bo on generalnie normalnie występuje w postaci sekund. Także jeżeli sekundy podzielimy na 60, czyli AFK timeout na 60, dostajemy minuty, czyli możemy dać min. Ok. Możemy sobie dać jeszcze color, set color, colors z Discord.js, klikamy tu. Purple i następnie set thumbnail. Thumbnail to jest to, co się znajduje w tym miejscu i dodamy sobie taką ikonkę, będzie to guild icon URL. No i końcowo zostało tylko jeszcze wysłanie tego embeda, czyli interaction reply embeds embed. Zapisujemy, przeładowywujemy naszego klienta i piszemy server info, enter. I mamy informację o naszym serwerze.
A więc jeżeli macie problem z kodem, zapraszam na Discorda, tam pomagamy w problemach z kodem. Jeżeli chcecie sobie wziąć cały source code, który tu piszemy na wszystkich odcinkach, to jest on dostępny na Patreonie i na Discordzie jest instrukcja, jak sobie ten source code wziąć. A więc to by było na tyle i cześć.